W miniony poniedziałek, 27 lutego, za zamkniętymi drzwiami w budynku TS Hejnał w likwidacji odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie członków KKS Hejnał. Tematem zebrania była uchwała, która zatwierdza przekazanie przez TS Hejnał w likwidacji majątku, jaki pozostał, na rzecz nowego klubu, czyli KKS Hejnał. Jaki był powód dzisiejszego zebrania? Dzisiejszego zebrania odbyło się na temat przekazania, znaczy przyjęcia uchwały na temat przekazania Towarzystwa Sportowego Hejnał w likwidacji majątku na rzecz nieruchomości, przekazania nieruchomości na rzecz nowego klubu, Kęckiego Klubu Sportowego Hejnał. Czy decyzja zapadła pozytywna? Tak, decyzja została rozpatrzona pozytywnie większością głosów. Jaki będzie następny etap? To znaczy się na dzień dzisiejszy taki jest pierwszy etap, a drugi etap zobaczymy. Następny etap to jest przekazanie majątku przez likwidatora, podpisanie umowy notarialnej i jest sprawa zakończona. Czyli można z tego wnioskować, że likwidacja została zakończona. Likwidacja została zakończona w połowie. My nie będziemy się wypowiadać na temat Towarzystwa Sportowego Hejnał w likwidacji, bo to jest całkiem inna firma. No tak, ale na pewno rozmawialiście Państwo z likwidatorem. Od kogo wyszła chęć przekazania, prawda? Czy Wy powiedzieliśmy, czy mogło być przekazanie kiedy, czy ewentualnie syndyk przyszedł do Was, syndyk, likwidator, przepraszam. No właśnie, likwidator. Nie, bo przedtem rozmawiali i mi zostało. To znaczy się nadzwyczajne walne zebranie delegatów Towarzystwa Sportowego Hejnał uchwaliło uchwałę na temat przekazania pozostałego majątku towarzystwu Kęckiemu Klubowi Sportowemu Hejnał. Także na podstawie właśnie tej uchwały dzisiaj było to spotkanie. Czy wiecie Państwo, czy możecie nam powiedzieć dokładnie, co wchodzi w skład tego majątku? To znaczy się... No wchodzą budynki, boisko sportowe, hala sportowa i ten plac, który tutaj jest obok. Te rzeczy, czyli tak zwane nieruchomości, które są tutaj w posiadaniu TS Hejnał Kęty. A mówimy o przekazaniu, mamy w domyśle bezpłatnym przekazaniu. Tak, oczywiście, to jest przekazanie darowizny, w formie darowizny.